Dzień dobry. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie, zwłaszcza dzieci, z opiekunami, z rodzicami, z dorosłymi. Bierzemy udział w akcji Zima w mieście. Jesteśmy wolontariuszkami seniora działającego przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku przy Kozienickim Domu Kultury. I to jest Regina i Barbara. Tak. I w związku z tą akcją pokażemy Wam, jak uszczyć misia tulisia. Takiego fajnego misia, którym będziecie mogli się fajnie bawić. I na pewno będzie Wam się bardzo podobał, bo będzie uszyty samodzielnie przez Was i najbardziej kochany. Potrzebne materiały do tego są przede wszystkim wzór taki. To jest mniej więcej około 30-40 cm, ale można, my mamy właśnie taki, ale można robić większy lub mniejszy, to już w zależności od tego, jak dzieci sobie ustalą. Potrzebne materiały to jeszcze są takie, że jest taki materiał, o taki najlepiej gładki, fajny, milutki może być. Może być każdy inny materiał, ale żeby raczej był miękki, taki, żeby był fajny do przytulania. My mamy tutaj jeszcze filc. Filc, o właśnie, zabrakło mi słowa. Mamy tu jeszcze filc i z tego filcu też można uszyć misia. Inne potrzebne do tego narzędzia właściwie to nożyczki, może być wstążeczka, mogą być różnego rodzaju takie do ubrania tego misia, tulisia, nici, o takie cieńsze, grubsze, szpileczki potrzebne do przypięcia i różnego rodzaju jeszcze inne ozdoby. Wykończenia. O niciach mówiłam. Igły. A jeszcze ważna rzecz, igły. O właśnie, igły, bo przede wszystkim tego misia to należy zszyć. I teraz misia zaczynamy od odrysowania tego wzoru. Układamy go równo, dokładnie na materiale i odrysowujemy dookoła bardzo dokładnie, żeby tu było wszystko widać, żeby potem było łatwo można wyciąć. O. Już mamy odrysowanego takiego misia i po odrysowaniu należy go wyciąć. O, w ten sposób. Po linii ładnie, żeby to było dokładnie, bo potem, żeby te wszystkie części się ładnie składały i żeby było równo, żeby ten nasz miś tak ładnie nam wyszedł. O, tak może wycinamy dookoła. Trochę to się schodzi przy tym wycinaniu, ale dzieci, te, które nie bardzo sobie radzą z nożyczkami, to mogą poprosić dorosłych o pomoc w wycięciu tej pierwszej części misia. Po wycięciu tej pierwszej części misia odrysowujemy tego misia na drugiej części i analogicznie wycinamy drugą część. Po to tylko, żeby potem razem te dwie części złożyć. Pokaż, jak składasz. Drugą stronę. Przykładasz. No właśnie, tutaj można złożyć, tu nie mamy wyciętej, ale te części należy złożyć częściami tymi prawymi. O, my już mamy. Nie mamy, tu nie mamy wycięte, no bo trochę szkoda czasu, ale tu mamy już wycięte dwie części misia, więc je składamy do siebie częściami prawymi i dobrze jest, żeby dokładnie tu wszystko złożyć, to pospinać szpilkami. Ojej, trochę.
szpileczkami spinamy. I tutaj też ewentualnie, jak dzieciaczki sobie nie będą bardzo mogły poradzić, to można skorzystać z pomocy rodziców lub opiekunów. Bo szpileczki to mają to do siebie, że są ostre. Tak. I tak złożony, tak spięty miś. O, mamy tutaj już złożonego i wszystko elegancko dopasowane. Zszywamy. I tego misia można go zszywać na tak zwaną okrętkę. I tak mnie się wydaje, że to chyba będzie najlepiej dla dzieci, bo to najbardziej najprostszy sposób zszywania. Chociaż można zszyć też za igłą. I tak zszywamy tego misia całego dookoła. Właściwie nie całego. Musimy zostawić kawałek niedoszytego misia, dlatego żeby tutaj można go było potem odwrócić i zrobić wypełnienie. Jeżeli już żeśmy zszyli misia do kupy, z jednej i z drugiej strony, więc tu zostawioną dziurkę, musimy przewrócić go na prawą stronę, bo w tej chwili mamy go na lewej stronie. Pamiętajmy, że dobrze jest przekręcać go, zaczynając od uszu. Od tych rzeczy najbardziej wystających. Więc przekładamy główkę. Teraz rączki. Łapki u misia. Musimy ich tu dokładnie wyciągnąć, żeby nam się później dobrze wypychały. Jeszcze nóżka jedna. Okej. Tak wygląda nasz misio tulisio po przewróceniu na prawą stronę. I teraz zaczynamy wypychanie. Jak już koleżanka powiedziała, do wypchania możemy mieć różne rzeczy. U nas tu akurat jest resztki z tego materiału, z tego naszego, cośmy tutaj wycinały tego misia. Wkładamy do środka. Tu nam się nie powinno spieszyć, powinniśmy doprowadzić, też zaczynamy od uszu. Wypychamy uszy, później buzię. Łapki. Aż do samego końca. I wtedy, jak już mamy misia, my mamy tu przygotowanego już misia, jeżeli już zostawiliśmy ten, już wypchaliśmy misia, zaszywamy tą dziurkę, która została, zaszywamy nicią, żeby nie było widać i żeby nam nie uciekło wypełnienie. Mhm. Musimy bardzo uważać, bo igły, żeby się nie pokuć, w razie czego prosimy dorosłego o pomoc. Okej. Okay. Po zaszyciu misia wygląda tak. Już jest wszystko zaszyte dookoła, więc co nam teraz pozostało? Pozostało nam teraz dekorowanie naszego misia. Dekoracja zależy od naszej wyobraźni. Czy chcemy mieć dziewczynkę, czy chcemy mieć chłopczyka, obojętnie jaki sobie ktoś zamarzy miś, bo to jest wyjątkowy wasz miś. My przygotowałyśmy z koleżanką spódniczkę dla dziewczynki. Spódniczka może być też z resztek materiału, albo ewentualnie możemy sami uszyć. Zszywamy ją żeby była mniejsza i na końcu jakąś haftkę ewentualnie możemy zrobić nicią. Tak uszytą spódniczkę. Tak uszytą spódniczkę zakładamy
naszej misie, naszemu misiowi. Szywamy. Musimy zrobić na końcu pęcołek, żeby nam się to wszystko nie rozplątało. Ok. I już mamy spódniczkę. Miś nasz może mieć do dekoracji kwiatuszka, też go przyszywamy. Jeszcze go nie ma. A tu jest. Tu jeszcze nasz miś może mieć na szyi dekorację. I co nam jeszcze pozostało? Brakuje nam oczka, noska i buzi, tak? Oczko. My mamy tu takie gotowe. Można kupić go w księgarni, ale równie dobrze możemy zrobić oczka z guziczków. Guziczki to by trzeba było przyszyć. Ale my mamy gotowca, więc przykleimy mu oczka gotowe. Delikatnie odcinamy. Jedno. Drugie. Tak wygląda nasz misio z oczkami. Teraz, co nam pozostało? Przyszyć nosek. Nosek szyjemy z guziczka. Najlepiej, jakby był guziczek na stópce. Wtedy bardziej nam będzie... Masz taki? Jest, może być taki. Pamiętajcie, że wykończenie misia zależy od waszej wyobraźni. Tu możemy zaraz pokazać jeszcze, jak jest wyglądać może miś pirat. I mamy... Nosek misia. I to dziewczynka. Możemy sobie nazwać imię. Koleżanka tu zrobi nam ubierze misia drugiego. Będziemy mieć pirata, tak? Tak. To będzie miś pirat. Nasz miś będzie taki bajkowy miś. O właśnie. Przyszyjemy sobie troszkę. Dobrze. Jest, misio ma oczka, misio ma nosek, tak. I teraz takiemu misiowi założymy opaskę piracką. O, tutaj na jedno oczko, proszę bardzo. I tak będzie wyglądał trochę podobny ten miś pirat. Ale jeszcze, no żeby był troszkę bardziej ubrany. Męski. Bardziej męski, o właśnie, bo to pirat, żeby był męski, to go ubierzemy w te oto spodnie. No nie. Tak. Jedna noga, druga noga, tak ładnie. Fajnie, żeby to był typowy miś mężczyzna, miś żeglarz, bo to miś pirat, no to miś żeglarz też. Ale ja to powiedziałam, stwierdziłam, że to miś pirat, ale to taki miś pirat, niby pirat, ale to miś, który będzie pomagał biednym i nieszczęśliwym. O, tu jeszcze dobrze byłoby, żeby miał pasek, taki fajny, żebyś to... Żeby te spodnie nie pospadały, przyczepimy pasek. Tak. Już spodnie misiowi nie spadną. O, ale no tak trochę wygląda ten miś tuliś.
miś pozytywny, który miś pomaga biednym. Jeszcze ja bym, żeby on był taki może trochę bardziej elegancki, to może zrobimy mu taką kokardkę. Nie wiem, jak mi się ta kokardka uda, ale mam nadzieję, że tu mi się ładnie zawiąże i będzie taki fajny miś, tuliś, elegancik troszkę. O, trochę duża ta kokardka, ale to możemy to wszystko poobcinać, żeby było mniejsze. No i proszę bardzo, jest miś, pirat, miś, tuliś, miś, o, mamy dwa misie. Pozdrawiamy was, pozdrawiamy. Nam wyszły takie misie, tulisie, a tylko od was zależy, jakie to będą wasze misie, czy one będą mniejsze, czy większe, jak ich udekorujecie, czym to ozdobicie, wasza w tym wola. Więc u nas jeszcze zostało nam chyba tylko nadać im imiona, ale to później dołączymy zdjęcia pod tym naszym warsztatach, pod naszymi warsztatami. I bardzo mamy prośbę z koleżanką, abyście dołączyli swoje zdjęcia misi, tulisi i jeszcze z imionami, które wam umilą usypianie może, albo taka przytulanka. Można zrobić dla siostry młodszej, można zrobić dla babci. Teraz mamy Dzień Babci niedługo i Dzień Dziadka, więc może przydałby mi się taki misio, dziadkowi pirat, a babci dziewczynka. My bardzo dziękujemy z naszej strony, bardzo i pozdrawiamy misie, pozdrawiamy. Do zobaczenia. Wszystkich, do zobaczenia.